Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paweł Śliwa. Bieżąca analiza techniczna to temat naszego cyklicznego spotkania, więc i tym razem sięgamy po wykres. Zaczynamy od indeksu dolarowego. Przypomnę, że dolar amerykański zyskuje na wartości od początku tego miesiąca. Czarnych świec jak na lekarstwo w ciągu ostatnich dwóch tygodni. To oczywiście sprawia, że ten instrument, mam na myśli indeks dolarowy, jest relatywnie drogi, o czym przypomina wskaźnik RSI. Fakt, że notowania są w strefie, albo sięgają strefy wykupienia, zwykle zapowiada jakąś korektę. W tym przypadku ja spoglądam w stronę 102,40. To jest najbliższe możliwe wsparcie dla tego instrumentu. Pytanie, na które jeszcze nie znam do końca odpowiedzi, czy korekta rozpocznie się z okolic bieżących maksimów, czyli 103,20, czy jednak trzeba będzie sięgnąć po na przykład opór 104,50, ale to oznaczałoby oczywiście bardzo silną aprecjację dolara amerykańskiego. EURUSD znajduje się w okolicach wsparcia wynikającego z tygodniowych wykresów. Tutaj ta seria czarnych świec, czyli odpowiednich białych na indeksie dolarowym, ma swoje miejsce. 1,0880 cały czas jest gdzieś w kręgu zainteresowań posiadaczy długich pozycji. Pod koniec zeszłego tygodnia pojawiła się formacja z dolnym cieniem, świecowa formacja. No i mamy systematyczne wyhamowywanie, aczkolwiek pogłębianie spadków w tym żółtym obszarze. Zmienność ewidentnie się zmniejsza, co widać po wysokości dziennych świec, no ale jak na razie nie ma reakcji popytu, czyli to wsparcie 1,0880 nie znajduje jeszcze uzasadnienia, potwierdzenia ze strony zwolenników umocnienia wspólnej waluty europejskiej. Czekamy cierpliwie, bo tutaj w zanadrzu jest 1,08, które może pełnić podobną funkcję do żółtego wsparcia. Funt brytyjski narusza dość mocno 1,3050. To jest strefa wynikająca z geometrycznej równości, jeżeli chodzi o zniesienia Fibonacciego. Tym samym też ja już ją usuwam, bo to naruszenie jest na tyle duże, że nie ma to większego sensu. To, co można jeszcze byłoby tutaj sięgnąć i dać szansę funtowi, no to są oczywiście minima wynikające z dołka, które pojawił się 11 września. To z tego miejsca, gdzie aktualnie mniej więcej przybywa cena funta do dolara amerykańskiego, rozpoczęły się silniejsze wzrosty w tamtym czasie. No ale żeby móc zebrać jakieś żniwo w postaci większego umocnienia funta, no to oczywiście te białe świece musiałyby się tutaj pojawić. Na razie tego nie widać, więc trzeba też dopuścić wariant, że 1,28 może być wkrótce testowany. Dolar australijski 0,6680 z większą precyzją jest testowany, więc pozostaje nam tutaj analiza w tym przypadku wykresu 4-godzinowego, gdzie mamy formację młotka, która pojawiła się dzisiaj w okolicach godziny północy. Zobaczymy, jeżeli notowania utrzymają się powyżej tej żółtej strefy, no to rośnie presja na to, żeby spróbować stworzyć no przynajmniej korektę tej serii czarnych świec, czyli ruch 0,60, w stronę 0,68 chodzi mi tutaj gdzieś po głowie. Na razie ta tendencja spadkowa jeszcze się nie wyhamowała, więc trzeba też liczyć się z wariantem, że ten dolar amerykański cały czas jest silny i taki może jeszcze pozostać. Na dolarze nowozelandzkim podobnie, aczkolwiek tutaj mamy zejście poniżej 0,6080, czyli ciekawego miejsca, gdzie pojawiały się dołki. Minima z dzisiaj są gdzieś tam po środku pomarańczowej i żółtej strefy, w przestrzeni, która niekoniecznie mnie jakoś mocno będzie interesować. Zwrócę na ten instrument większą uwagę wtedy, jeżeli cena wyjdzie powyżej żółtego obszaru, tak, to wtedy 0,62 będzie celem, jeżeli chodzi o białe świece. No i jeżeli notowania od dołu dzisiaj przetestują 0,6080, czyli tą żółtą strefę, no to trzeba będzie skierować wzrok w stronę równej ceny 0,60, czyli pomarańczowy obszar po raz kolejny będzie przeze mnie przywoływany. Spójrzmy, jak sobie radzi dolar w relacji do innych instrumentów, gdzie jest kwotowany jako pierwszy. Wczoraj na dolarze do dolara kanadyjskiego, na dolarze amerykańskim do dolara kanadyjskiego powstał znaczący sygnał w postaci spadającej gwiazdy. Duża formacja świecowa, górny cień ogromnych rozmiarów, korpus w dolnej części koloru czarnego jasno sygnalizuje. Cena urosła, a w trakcie tej samej sesji wszystko się zawaliło. Miejsce? Według mnie nieprzypadkowe.
dodatkowe, co oznacza, że możemy być świadkami ruchu powrotnego w stronę 1.3650. Na razie ja będę posługiwał się tymi najbliższymi ograniczeniami z prostej przyczyny. 1.38 to jest znany obszar górnego ograniczenia konsolidacji. Okej, zdarzały się tam wyjścia powyżej, ale raczej krótkotrwałe, po czym wszystko się załamywało, więc ja idę tym torem czarnych świec, które pojawiały się po dotknięciu 1.38. Frank szwajcarski utrzymuje się powyżej 0.8550. To oczywiście daje tą wzrostową perspektywę dla tego instrumentu. Ostatnie korekty relatywnie krótkie, ale też impuls nie jest jakoś mocno rozwinięty. Jeżeli chodzi o najbliższe ograniczenia tego instrumentu, to ja bym sięgał w stronę 0.87, może trochę wyżej, ale zobaczymy, czy wcześniej nie będzie jakiegoś ruchu powrotnego jeszcze do 0.85.50. Tak czy tak, ten instrument, przypomnę, jest relatywnie na niskich poziomach, czyli dolar amerykański jest tutaj bardzo mocno przeceniony do franka szwajcarskiego, więc jakieś większe odreagowania, tak, zwykle się pojawiały właśnie gdzieś w tych zakresach, więc tutaj warto też spoglądać okazjonalnie na wykresy wyższe, między innymi tygodniowe. Surowce rozpoczynamy tradycyjnie od ropy, która wczoraj zeszła poniżej 72 dolarów w przypadku wariantu WTI, co oczywiście otwiera tą perspektywę, żeby sięgnąć pod minima, które pojawiały się w ostatnich miesiącach, czyli 67, a potem 64 dolary. Nie zmienia to faktu, że ogólnie tendencja, czyli linia poprowadzona po szczytach, jest skierowana do dołu. To jest oczywiście horyzont trochę wyższy, dłuższa perspektywa czasu, no ale też wsparcie miewa się całkiem nieźle. Mowa oczywiście o wspomnianych dwóch cenach 64 i 67. Dopóki nie zostanie przełamane obie, no to nie będziemy sięgali niżej. Ropa Brent. Tutaj sytuacja trochę bardziej skomplikowana, patrząc z perspektywy poziomych stref. Aczkolwiek ukośnych chyba też, no bo mamy przełamanie linii poprowadzonej po szczytach, dojście do 81 dolarów, a potem gwałtowne i szybkie, i dynamiczne, i głębokie cofnięcie, co trochę nie pasuje jak na zjawisko korekty. W tej chwili cena jest poniżej szczytu, który mógł być i był przez chwilę zresztą trampoliną na wzrostów, czyli ta klasyczna zamiana ról, gdzie dołek powstaje w miejscu poprzedniego szczytu. W tej chwili cena jest poniżej, więc najbliższe ograniczenie, no to są okolice 70 dolarów. W tym miejscu w ostatnim czasie już powstały dwa minima, więc zobaczymy, czy i tym razem znajdą się chętni na zakupy na tych poziomach. Złoto, które jest dość szeroko omawiane przeze mnie, ale też innych komentatorów rynków, cały czas w perspektywie wzrostowej, utrzymana linia trendu wzrostowego. Ostatnie wyjście powyżej 2620, które mogło być lokalnym oporem, taką funkcję zresztą przez chwilę pełniło, zostało gdzieś tam daleko z tyłu, przełamanie 2670, więc najbliższym ograniczeniem są ostatnie maksima. Wyjście powyżej 2685 sprawi, że będziemy poruszali się na tym instrumencie w nieznanych terytoriach, co znacząco utrudni oczywiście analizę. Mam tu na myśli wskazanie kolejnych oporów. Na wysokich interwałach złoto nie przestaje być drogie, czyli mamy cały czas wykupienie na wskaźniku relatywnej siły, więc zobaczymy, czy ten kolejny impuls będzie znacznych rozmiarów, czy tylko tam się pojawi na ruszenie, po czym notowania będą chciały wrócić poniżej tych maksimów, które pojawiły się w miesiącu wrześniu. Szybkie spojrzenie jeszcze na miedź, który po odbiciu od około 10 tysięcy cofa się do znanego poziomu 9500. No, to jest potencjalny kandydat na wsparcie. Teraz tylko pytanie, jakim torem iść. Ja na razie coraz częściej zerkam na to, co się wydarzyło w ostatnich tygodniach, czyli w tym roku tak naprawdę. Testowanie od dołu poziomu 10 tysięcy zapowiadało przecenę poniżej 9500 i skierowanie notowań w stronę 8700. Tutaj sytuacja jest troszeczkę inna, bo mamy serię wyższych szczytów i wyższych dołków, więc ten scenariusz spadkowy nabierze większe znaczenie, jeżeli cena spadnie poniżej 9500. To jeszcze nie ma miejsca. Wczoraj było wyhamowanie, dzisiaj są potencjalne wzrosty.
Zobaczymy, czy podaż wróci w miarę sprawnie na parkiet. Jeżeli tak, no to ten negatywny scenariusz dla miedzi może się gdzieś tam zmaterializować. Czemu patrzę na południe? Z prostej przyczyny. To są dość wysokie ceny dla miedzi, więc wcześniej czy później podaż na pewno się tutaj pojawi. To jest kwestia na jakich poziomach. 10 tysięcy jest ciekawym obszarem, żeby rozpocząć kolejną falę wyprzedaży na tym metalu. Przechodzimy do grupy indeksowej. Zaczynamy od DAX-a, który, przypomnę, w ostatnich dniach wystrzelił dalej na północ poprzez zamianie 19 tysięcy we wsparcie, czyli jednym słowem trampolinę dla kolejnego impulsu wzrostowego. Jesteśmy na nieznanych obszarach, więc ja nie będę dziś tutaj szukał na siłę punktów zwrotnych dla tego instrumentu. Mam zrobioną jakąś projekcję, ale dopóki cena tam nie dojdzie, no to nie wspominam o ruchu mierzonym, czyli linii tutaj wyznaczonej jako 20 147. Stany Zjednoczone. Mamy wczorajszy dzień koloru czarnego, czyli niedźwiedzie wróciły na parkiet, ale nadal mieszczą się w górnej połówce wskaźnika Bollingera, więc nie można jeszcze wykluczyć ataku na ostatnie maksima, czyli 21 tysięcy w przypadku indeksu Nasdaq. Zobaczymy, czy ten ruch będzie dalej kontynuowany. Ja się zacznę martwić o spółki technologiczne, jeżeli 19700 będzie naruszony. Warto też pamiętać, że powoli będą napływały kolejne informacje kwartalnych wyników poszczególnych spółek, więc to na pewno też wpłynie znacząco na kształt wykresu. Nie tylko tego, ale też i na przykład Dow Jonesa czy S&P 500. Wspomniany Dow Jones, czy US 30, bardzo ładnie wzrostowo. 42 200 najbliższe możliwe ograniczenie dla trendu wzrostowego, czyli ostatni dołek, który pasuje do klasycznej definicji trendu. Więc ja nie mam tutaj prawa gdzieś tam spoglądać na, za bardzo na południe. Oczywiście zawsze znajdzie się jakiś tam sygnał w postaci albo RSI gdzieś tam dotknęło linii wykupienia, ale przypomnę, w trendzie wzrostowym, jeżeli mamy wykupienie, to jest zwykle informacja, że pojawi się korekta. Teraz tylko kwestia, w jakiej skali ją będziemy obserwować, czy na wykresach godzinowych, czy na dziennych. Na razie mamy jeden dzień spadku, więc jest to korekta raczej niższego rzędu o wyższych jakichś parametrach. Jeżeli chodzi o podaż, no to trzeba będzie chwilę jeszcze tutaj potencjalnie poczekać. S&P 500. Właściwie kopia wykresu z Dow Jonesa. Też mamy czarną świecę stojącą obok białej. No, zwolennicy i osoby, które znają układy świecowe, mogłyby się tutaj doszukać formacji objęcia bez, ale nie do końca to pasuje, przynajmniej na kontraktach na S&P 500, no bo korpus koloru czarnego mieści się w białym. Nie obejmuje go, ale mieści się w białym, więc nie jest to aż tak negatywne zjawisko, ale też na pewno nie jest to za bardzo pozytywne, więc mamy do czynienia z jakąś krótką korektą. Ja sobie tradycyjnie ostatni szczyt oznaczę, bo to jest w pierwszej kolejności kandydat na to, żeby móc spojrzeć dalej na północ. Mowa o poziomie 5820 mniej więcej, bo to jest ten zakres cenowy. Ostatnio nie zaglądaliśmy na POL 20, więc krótkie spojrzenie. Zmienność spada, cena pozostaje poniżej 2400, ale też za bardzo nie chce się kierować do 2170, więc bez większych zmian można spokojnie obejrzeć sobie moje ostatnie filmy na temat WIG-u 20 i tutaj sytuacja jest niezmienna. To tyle, co ja przygotowałem na dziś. Serdecznie dziękuję, zapraszam na jutro.